Nasza Państwa obecność świadczy o tym, jak wielkim uznaniem cieszy się gwiazda, która jest w nas. Bardzo serdecznie witam Pana Starostę Stanisława, Pana Starostę Krzysztofa Wojewódzkiego, wszystkich Państwa. Witam Pana Mariusza Popieraza, dyrektora delegatury w Ostrołęce Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego razem z pracownikami. Witam przedstawicieli naszej muzealnej rodziny, pana dyrektora Jerzego Jastrzębskiego razem z pracownikami z Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Witam pana wójta Dariusza Kaszewskiego, Chadzidło, przedstawicieli starostowego Aldonę Kuciej, skarbnika starostwa, panią Karolinę Grodzką, która kieruje promocji. Witam Związek Kurpiów w osobach prezesa Mirosława Grzyba, wiceprezes Iwona Kroczewską, państwa z Baranowa, również tam dalej witam bardzo serdecznie. Witam przedstawicieli mediów, pan profesor Mikołaj, prezes Islamskiego Towarzystwa Naukowego, imienia Wojewódzkiego Instytucji. Bardzo serdecznie witam wszystkich państwa. No cóż, proszę państwa, gwiazdy w symbolice, w naszej kulturze oznaczają same pozytywne cechy. Gwiazdy prowadzą mrok i ciemności. Do gwiazd wzdychają poeci, piszą wiersza. Gwiazdy też są taką oznaką blasku, dobroci, pewnej świetności, czyli mają same pozytywne znaczenie. I taką gwiazdą, która wskazuje pewien kierunek, pewną drogę życiową też i ma same przymioty, same pozytywne cechy, jest pani Czesława Kaczyńska. Czesława, tak jak gwiazda, wskazuje naprawdę wielu osobom drogę życiową, drogę aktywną. Też jest taką wskazówką dla wielu osób, które myślą o podjęciu pewnej działalności społecznej, czy warto się udzielać, czy warto poświęcać swój czas innym dla dobra innych, dla dobra ogółu. Myślę, że właśnie pani Czesława jest najlepszym dowodem na to, jak wiele można zrobić dla innych, jak wiele można swojego czasu poświęcić. Mogłabym w takim czasie zamknąć się, stworzyć taką ścianę, ale znakomicie potrafi pokazywać swój talent, dzielić się przede wszystkim tym talentem z innymi, z młodszymi. Naprawdę potrafi poprowadzić, zorganizować wiele ważnych wydarzeń. Jest przede wszystkim pomysłodawczynią, inicjatorką i realizatorką w jednej osobie i warsztatu. Potrafiła zorganizować wokół siebie twórców. Wiele lat jest prezesem oddziału Kurpiowskiego Stowarzyszenia Twórców Budowy, prezesem Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich. Także możemy się naprawdę uczyć od pani Czesławy takiej aktywności twórczej, aktywnej postawy w życiu, bo wiele osób się mówi o tym, że ludzie się zamykają, nie chcą pracować dla dobra społeczności lokalnej. Pani Czesława jest osobą, która znakomicie pokazuje, że warto, że można i przede wszystkim należy. Bardzo wcześniej rozpoczęła pani swoją działalność twórczą, artystyczną, zdobywając wiele nagród. Ja tych nagród może w tej chwili nie wymienię, bo one są też pokazane na wystawie. Mogę pani Czesiu powiedzieć o tej ostatniej, o której jeszcze nie wszyscy wiedzą. No, ale to już nie będzie w worku. Ale tytuł Gwiazda jest jak najbardziej zasłużony. Myślę, że może pani Czesława sama powie o ostatniej nagrodzie. W niedzielę, czyli z 2 września w Łowiczu otrzymam Gwiazdę Łowicką. Widzą państwo, że tytuł tej dzisiejszej wystawy, którą otwieramy, jest jak najbardziej zasłużony.
Ja chciałam podziękować za przygotowanie wystawy koleżankom i kolegom z muzeum. Pani Maria Bójczyk jest autorką scenariusza wystawy. Bardzo dziękuję Pani Marysiu. Pani Magda Krystianiak również przygotowała, opracowała tę wystawę od strony plastycznej i montażyście panu Mariuszowi Maciechowi. Bardzo dziękuję Państwu za to, że ta wystawa zaistniała. W wystawie towarzyszy folder. Tutaj Państwo będą mogli ten folder wziąć, a myślę, że może nie powiem, który jubileusz, ale pani Czesława niedawno, kilka dni temu, obchodziła pewien bardzo okrągły jubileusz. Ja tylko dodam, że ja pracuję już naprawdę długo w tym muzeum, wiele lat. Jak przyszłam tutaj do pracy, poznałam panią Czesi. Zmieniło się to muzeum, nie ukrywam też, my się zmieniliśmy, ale pani Czesia się nie zmieniła w ogóle, naprawdę. Wierzę na to. Panią Czesławę. Bardzo aktywnie udzielała się tutaj w środowisku. Naprawdę dzieliła się swoim talentem. Minęło kilkadziesiąt lat i tak jest nadal, niezmiennie. I mamy nadzieję, że tak jeszcze będzie długo i pani, oby pani starczyło sił jeszcze do tego, aby popularyzować, propagować i promować region Kurbiowski, bo robi to pani znakomicie, najlepiej. Potrafi przede wszystkim skupić pani wokół siebie naszych znakomitych artystów i wiem, że mają dla pani również ogromny szacunek, życzliwość i jak pani Czesia powie, że należy coś zrobić, zorganizować, to wszyscy twórcy wokół pani Czesi stają jak żołnierze. Także za to również bardzo dziękujemy pani Czesławo. O samej wystawie pani Maria może powie na wystawie już, tak? Chciałam jeszcze podziękować pani Czesi, że panią Czesię mogłam poznać i właśnie też robiąc tą wystawę, też właśnie poznałaś jak bogatą działalność, jak bogatą twórczość pani Czesia prowadzi. No i podziękować pani dyrektor za możliwość realizacji tego zadania. No i zapraszam, jeszcze parę słów powiem na wystawie, już o samej wystawie. Ale jeszcze dodam, że po uroczystości, po otwarciu wystawy i jej obejrzeniu zapraszamy na, tutaj do tej nowej części na poczęstunek, który ufundowała pani Czesia. Wszystkie smakowitości, przede wszystkim piwo. Myślę, że nic więcej nie trzeba. Zapraszamy Państwa tutaj w imieniu pani Czesi na poczęstunek, albo to zanim jeszcze przejdziemy na salę wystawową i pani Marii oprowadzi. Widzę, że nas dużo z Państwa tutaj chcieliby do pani Czesławy skierować kilka słów, ale jako gospodarz ja pozwolę sobie jako pierwszy. Pani Czesławo, z okazji dostojnego jubileuszu, życzę pani zdrowia, pomyślności i tego, żeby pani gwiazda świeciła nam jak najdłużej, jak najjaśniej. Ale ja poproszę jeszcze panią Andronę i panią Kasię, bo chcielibyśmy razem to uczynić od powiatu.
Pani Czesi, ludzie dzielą się na tych, którzy tworzą i na tych, którzy podziwiają ich twórczość. Jedni oglądają, drudzy mówią o tej twórczości, jedni ładniej, drudzy mniej ładnie. Jedni przeżywają to w środku, inni mówią to na zewnątrz. Ale pani Czesi, cóż ci wszyscy by powiedzieli, jakby nie było twórców? Najważniejsi są jednak twórcy kultury, a pani Czesia do nich należy. Także chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystko, co pani robi na rzecz kultury Kurpiowskiej. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i oby 1000 lat pani żyła. Dziękuję. Ile się da? Cześć, ja również życzę ci wszystkiego dobrego. Jak kiedyś gwiazdy wskazywały żeglarzom kierunek, którym mają płynąć, tak ty jako gwiazda żeglując po zmierzonych głębinach oceanu, kultury wskazuj innym pokoleniom młodszym, jak mają iść, w którym kierunku dążyć, aby uszczęśliwiać siebie i innych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nadal nam będzie świeciła ta gwiazda.
Thank you.
troszeczkę o czymś innym. Teraz znajdujemy się w sali sztuki ludowej, gdzie właśnie prezentowana jest twórczość pani Czesławy Kaczyńskiej. Jak Państwo wchodzili, to na pewno na pierwszy plan, na pierwszy rzut oka, właśnie Gwiazda Krótkiowska, to też jak gwiazda, też wykonanie pani Czesławy, rzuca się właśnie na pierwszy plan. I na wystawie tej można właśnie oglądać, obserwować wycinarki, które są znakiem rozpoznawczym pani Czesi. Są bardzo duże, piękne lasy, leluje, jeszcze jedna gwiazda, a oprócz wycinanek no, bardzo piękne hafty i kolonki w wykonaniu pani Czesi. Poza tym bukiety kwiatów bibułowych, kierce, palmy, pieczywo obrzędowe, pisarki, zabawki i ozdoby choinkowe. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na trzy rzeczy, bo mogą Państwo je zauważyć, że wyróżniają się tutaj trzy rzeczy, mianowicie fioletowa ściana. Może to się wydawać przypadkowe, że to dobry kolor na eksponowanie właśnie tego typu plac. Rzeczywiście, to jest bardzo dobry kolor, bardzo ekspozycyjny, ale nie przypadkowy. Mianowicie kolor fioletowy bardzo cieszy się dużym uznaniem i popularnością we współczesnej sztuce ludowej. I też dlatego został on wybrany. Jeśli spojrzą Państwo dookoła, to ten kolor wszędzie się pojawia. Jest wycinanka fioletowa, aktualnie też się fiolet pojawia. Kierek jest w dużym stopniu fioletowy, także ten fiolet jest bardzo popularny i chętnie używany. Druga sprawa to symetryczność, rozmieszczenie eksponatu. Tutaj wycinanki po dwóch stronach są symetrycznie rozmieszczone. Kabloty, jak Państwo spojrzą na tą ścianę, też jest zachowana symetria. Wynika to z tego, że również nawiązanie do sztuki ludowej. Sztuka ludowa bardzo lubi symetrię i między innymi właśnie dzięki symetrii możemy podziwiać takie wycinanki piękne. Jak spojrzą Państwo na leluję, jest tu jedna oś symetrii, dwie takie same połowy. Tutaj już tych osi symetrii jest więcej, są 4 osie. Gwiazda potrafi być do 32. Pani Czesia może powiedzieć, że jeśli jest potrzeba, to nawet więcej. Więc sztuka ludowa, w ogóle kultura ludowa lubi to, co proste, równe, ładne. I dlatego ta symetria jest tak zachowywana i popularna. Też będzie można potem zobaczyć w Świętym Kącie na ołtarzyku też ta symetria się pojawia. Trzecia sprawa to jak Państwo wchodzą, można być aż przytłoczonym różnorodnością kolorów. Jest bardzo kolorowo, wręcz pstrokatą. I to też jest związane z tym, że sztuka ludowa kocha to, co kolorowe, to, co jest żywe, co się wyróżnia na tle takiej szarej codzienności, bo po to na przykład wycinanki były, żeby upiększyć, no nie do końca piękny dom. I ludzie sobie stwarzali właśnie takie małe arcydzieła, cacenka, które były też w różnych kolorach. Im bardziej kolorowo, tym według ludzi no, typu ludowego piękny. No, zapraszam do drugiej sali. Może nie będę przechodziła z Państwem do trzeciej sali, tylko opowiem tutaj, bo tam jest dosyć ciasno, także jakby Państwo też wchodzili takimi mniejszymi grupkami, to będę bardzo wdzięczna, tak żeby nie uszkodzić muzealiów. Trzecia sala to jest taki swoisty powrót do przeszłości, taka sala troszeczkę historyczna. Wzorowałam się, jak już wyposażałam, wzorowałam się na izbie, w której pani Czesia mieszkała, jej pierwszej izbie, w której pani Czesia mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem, a izba ta była w domu babci. Babcia Antonina Staśkiewicz jest bardzo ważną osobą dla pani Czesławy Kaczyńskiej, ponieważ to była pierwsza nauczycielka, no i mentorka i też taka osoba zachęcająca panią Czesię do twórczości właśnie ludowej, głównie do wycinankarstwa. I w sali tej
panią Czesią. I pani Czesia opowiada, jak ta izba wyglądała, co się tam znajdowało, że był jakiś krzesełko, które uwielbiał właśnie jej ojciec. Takie rzeczy staraliśmy się odtworzyć tą izbę jak najbardziej wiarygodnie, żeby jak najbardziej oddawała tę izbę z przeszłości. Izba ta też jest taka właśnie historyczna ze względu na to, że zamieszczone są tam historyczne zdjęcia archiwalne z albumów pani Czesi, gdzie można zobaczyć właśnie nawet małe drzewo genealogiczne tutaj na ścianie. Zostało utworzone, gdzie jest linia zachowana od dziadków do właśnie rodzeństwa, do siostry pani Czesi, do samej pani Czesi. I sala ta ma też za zadanie wskazać, jak pani Czesia Kaczyńska jest wrażliwa na zachowanie tradycji i też dziedzictwa materialnego kultury. Ponieważ trzeba podkreślić, że pani Czesia przekazała do naszych zbiorów etnograficznych niemal 200 obiektów, w tym blisko 100 własnych prac i ponad 90 obiektów życia codziennego, zabytków życia codziennego, przedmiotów użytku codziennego i też kultury religijnego. I można tam też będzie je podziwiać. Jest to m.in. piesek do zdejmowania butów w poście na łóżku. Jest to fotomeble, stół, kufer, wagonnica i wiele, wiele innych. Też tam znalazło się miejsce dla twórczości pani Czesi w postaci bukietów w Świętym Kącie, wyśpów i Nowego Latka, a także piramidy zawieszonej na oknie, właśnie jedynej, którą możemy tutaj podziwiać, piramidy właśnie też być narkowej. Także serdecznie zapraszam do zwiedzania, a później na poczęstwo. Thank you.
To były w zasadzie w każdym domu u nas możliwe. Więc serce Pana Jezusa i serce Matki Boskiej tak wyszło, czyli obok tego kolka. A potem jeszcze różne obrazy takie. Mniejsze. Później damy budowę coś fajnego, takiego powolniaka damy. Ona tu jest, tańczy ze mną, bo ona tu jest i tańczy. Nie ktoś nie mógł mieć troszkę nagrać, ale to mój też mojego kolega. Dobra, są takie dziewczyny, nie wiesz? No. Tak? Wow. Ten pan chodził do szkoły? Tak, z moim mężem. Bliski nasz przyjaciel rodziny. Dlatego dzięki temu tutaj minutę się zatrzymał. Już?